Dzień dobry, ja nazywam się Adam Poręba. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu wywiadów w ramach projektu Historia oczami Podkarpacia, powstanie styczniowe 1863-1864, realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej dzięki dofinansowaniu ze środków Biura Programu Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864. A moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Sumara, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są losy powstańców styczniowych. W związku z tym warto wyjść od pytania o to, jakie były konsekwencje dla powstańców. Mam tutaj na myśli m.in. represje, wyroki, zsyłki i emigrację. Dobrze, dokładnie. Więc jak wszyscy wiemy, powstanie styczniowe zakończyło się klęską. I powstańcy styczniowi z jednej strony, to jak będę mówił o emigracji, zostali zmuszeni do emigracji, ale część, znaczna część spotkała kara, bardzo surowa kara, czyli zsyłki na Syberię. I posłużę się liczbami, generalnie w latach 1863-1867 do Rosji Europejskiej, Kaukazu i na Syberię zostało zesłanych około 25 tysięcy Polaków. Także kilkuset ukraińskich, białoruskich chłopów, a także Rosjan, którzy brali udział w powstaniu po prostu z powodu przyczyn pobudek ideowych. I ta liczba razem ze wszystkich, jak się policzymy, wynosi ponad 27 tysięcy osób. Jest to bardzo dużo. I jakbyśmy jeszcze policzyli inne liczby kategorii zesłanych, to przyjmuje się, że historycy przyjmują, że około 40 tysięcy Polaków zostało mniej więcej razem z Rosjanami czy białoruskimi chłopami zostało zesłanych na Syberię. Tylko tu jest jedna taka bardzo ważna rzecz. Przyjmuje się, że 23% odbywało katorgę. To była najsurowsza kara. Przede wszystkim dotyczyła dowódców powstania, czyli osób, które w powstaniu odgrywały bardzo ważną rolę w bitwach i tak dalej. 12,8% było skazanych na osiedlenie bez katorgi, ale były pozbawione wszelkich praw, czyli bardzo surowa też kara. Trzecia kategoria było 8% na zamieszkanie, czyli miało możliwość zamieszkania, a 50,5% było zaliczone do kategorii wieczystych osadników, czyli skazani byli na umieszczenie, ale mieli zachowani częściowo prawa. A 5,7% zostało zesłane w trybie administracyjnym. Jakbyśmy rozpatrywali strukturę pochodzenia tych osób, to przede wszystkim połowę zesłańców stanowiły osoby pochodzenia szlacheckiego, około 20% mieszczańskiego i chłopskiego. I to są takie, i teraz to może potem będę mówił, jakie za chwilkę przejdę, jak wyglądało życie na Syberii, bo to jest bardzo ciekawe, jak ludzie sobie radzili. Ale przechodząc do emigracji, to po powstaniu styczniowym część ludzi po prostu z obawy przed represją uciekało z terenów Królestwa Polskiego. Osobowo przed prześladowaniami i mniej więcej 10 tysięcy osób, Polaków, opuściło te tereny. Gdzie oni mieszkali? Przede wszystkim połowa znalazła schronienie we Francji. To był bardzo ważny ośrodek. Tak jak podobnie po powstaniu listopadowym, także po powstaniu styczniowym, Francja była bardzo ważnym miejscem dla tych osób. Emigrowali też do Turcji, do Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Rzeszy Niemieckiej, Belgii czy Stanów Zjednoczonych. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest taka bardzo ważna rzecz, że to pociągnęło za sobą emigrację zarobkową, ponieważ te osoby, które już przyjechały, ściągnęły też rodaków czy krewnych do pracy. No bo było to bardzo ważne ze względów zarobkowych. I powstańcy, też osoby, które tam emigrowały, starały się działać. Ale co to warto powiedzieć, tak jak było w powstaniu styczniowym, był obóz białych, czerwonych. I oni, pomimo podejmowanych prób, nie potrafili znaleźć wspólnego języka. I te różnice polityczne były zbyt duże, żeby mogły się po prostu te osoby ze sobą pogodzić z tych różnych przyczyn politycznych czy ideologicznych. I co to warto pamiętać, że emigracja poststyczniowa jest nazywana małą, bo ona nie miała aż tak dużego wpływu jak wielka emigracja. Natomiast już wracając do samych zsyłek, było to, jeśli ktoś był zesłany na katorgę, to wiązało się to z bardzo ciężkim okresem pobytu na Syberii. Z jednej strony chodziło o warunki same w czasie transportów, ponieważ część odbywała się pieszo, później były, na przykład, jeśli były powstańcy zostali wysyłani na różne tereny, przede wszystkim na Syberię, no to się odbywało przez Petersburg, Moskwę i tak dalej, na te tereny przez pociąg. I to jest bardzo ciekawe, jak się widzi w różnych opisach pamiętników i tak dalej,
to warunki, jakie się odbywały w takiej podróży w pociągu. Na przykład były dwie ławki, gdzie na jednej ławce nawet do 100 osób było. Więc myślę, że w dzisiejszej perspektywie bardzo ciężko jest to nam sobie wyobrazić, ale takie były warunki. A pamiętajmy też, na Syberii były warunki zima, bardzo mroźno. Po minus 30, minus 40 stopni. Więc te warunki atmosferyczne bardzo odgrywały rolę. Więc i taka podróż w pociągu, sama podróż, czy pieszo, czy w pociągu była bardzo utrudniająca i na pewno wzbudziła wiele emocji, które też w pamiętnikach powstańców styczniowych, bo jest wielu, jest różne pamiętniki różnych ludzi, powstańców, dowódców, osób, które po prostu byli zesłani na Syberię i to widać. To jest bardzo takie, te emocje, dlatego że osoby, podróż zazwyczaj odbywała się, zaczynała się od Warszawy i powstańcy, osoby, które były zesyłane na Syberię, w głąb Rosji i tak dalej, żegnały się z rodziną i to były bardzo przejmujące obraz na pewno na tamte czasy, to też pamiętnikarze sobie niektórzy zwracają na to uwagę. Ale jest też druga strona medalu. Powstańcy, osoby, które przebywały na Syberii, w głąb Rosji, przede wszystkim na Syberii, starały się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I z jednej strony część osób ogarnęła apatia, nie umieli sobie poradzić. Pamiętajmy też o tym, że przede wszystkim pracowały te osoby bardzo ciężko fizycznie, w różnych kopalniach, różnych surowców, węgla, cynku i tak dalej. I była to bardzo ciężka praca, wyczerpująca fizyczna. Ale jest też taka druga strona medalu, że powstańcy, którzy byli tam zesłani, starali sobie radzić, jak sobie radzili. Albo starali się żyć dalej na Syberii, bo było to możliwe i na przykład kupowali sobie domy, ale były to bardzo wysokie ceny, wynajmowali je później, czyli w tej trudnej sytuacji potrafili się odnaleźć i znaleźć sposób na życie. I to też się docenia, widać taką zaradność właśnie Polaków w tym okresie. Natomiast to było, ale niektórzy twierdzili, że jeśli ktoś zostaje już na Syberii, to jest taka zdrada wobec ojczyzny, no bo każdy liczył, że kiedyś Polska się odrodzi. I to było takie oznaka, że być może jeśli ktoś zostanie na Syberii i już nie wróci do Polski, to będzie taka zdrada wobec ojczyzny. To jest też ciekawe, że Polacy pomimo tego, wiemy, to mamy Syberię, ale nawet starali się na wzór Polski urządzać swoje domy, mieszkania, a także hodować różne rośliny, prowadzić takie, powiedzmy, skromne ogrody. Wiadomo, że warunki atmosferyczne nie do końca pozwalały na to, ale starali się to robić. Często się to odbywało, że no niestety sytuacja wymusiła na to warunki po prostu atmosferyczne, że rośliny domiczkowe były na przykład na parapetach domów, ale to było też ciekawe, bo to było takie pokazanie odwołania do tych tradycji, że ta polskość nie umarła w powstańcach, wręcz przeciwnie, oni starali się w swoich domach, mieszkaniach, w miejscach, w których mieszkali, to pokazać. Czy meblować w taki sposób, czy na wzór polski, na miarę oczywiście swoich możliwości. Pamiętajmy, że ceny były bardzo wysokie, umeblowania, nie mówiąc już o kupnie domu. Więc niektórzy na przykład wynajmowali i w ten sposób pomagali powstańcom. I to wydaje mi się, że warto jest podkreślenia, bo historycy też to zwracają na to uwagę, a też pamiętnikarze, że Polacy sobie starali radzić na różne sposoby i to pokazuje też ich zaradność w tych trudnych warunkach, że potrafili się pomimo tego trudnej pracy fizycznej, często bywało tak, że osoby emigrowały do innego miejsca z powodów po prostu finansowych, żeby więcej zarobić, żeby sobie móc na więcej rzeczy pozwolić. Więc to też pokazuje taką zaradność, myślę, którą warto oczywiście podkreślić i warto o tym pamiętać, bo myślę, że to jest warte rzeczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, warte podkreślenia i to są takie rzeczy, na które przede wszystkim warto zwrócić uwagę. Już troszeczkę o pamiętnikach wspominałeś, ale myślę, że warto ten temat rozwinąć właśnie, jak losy powstańców styczniowych były przekazywane, jak ta pamięć o powstańcach styczniowych była przekazywana. To przede wszystkim, tak jak wspomniałem, powstały pamiętniki. One oczywiście, część na przykład w dzisiejszych czasach po prostu jest opracowywana i jest wydawana przez różnych badaczy, historyków, profesorów, ale to się w nich rzuca uwagę, to przede wszystkim z jednej strony podkreślenie tych trudnych warunków, które panowały i w Syberii, i w innych, ale przede wszystkim dotyczyło to Syberii. No z wiadomych powodów po prostu tych warunków atmosferycznych, ciężkiej pracy fizycznej i tak dalej. Ale to, co też zwracają uwagę pamiętnikarze, no z jednej strony pokazują te dobre cechy, czyli że potrafili sobie poradzić i tak dalej, ale z drugiej na przykład takie, no, to, że niektórzy nie potrafili sobie poradzić w tej trudnej sytuacji. Objawy depresji, prób samobójczych,
I to jest na porządku, można powiedzieć, niektórych osób, które tam przebywały dziennym, bo nie każdy miał taką mocną psychikę po prostu. Nie był tak mocny mentalnie, psychicznie, żeby sobie poradzić w tych trudnych warunkach. I część osób na pewno zmagała się z depresją, z różnymi chorobami psychicznymi i tak dalej, bo nie była w stanie sobie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. A pamiętajmy, że owszem, zdarzały się pomoce, że na przykład często robili tak Polacy. Kolejna grupa była wysyłana w danym miejscu i Polacy pomagali sobie nawzajem. Też sami Sybiracy, czyli ludność tamta miejscowa, miała do nas, powiedzmy, pozytywny w miarę stosunek i też starała się pomagać. I tak jak mówiłem wcześniej, niektórzy wynajmowali sobie domy, pomagali, załatwiali sobie, pomagali sobie znaleźć pracę czy miejsce zamieszkania, no to są podstawy. No jeśli się zostało zsyłanym, a władza, służba rosyjska, władza nie załatwiała, nie pomagała tak. I potem tak naprawdę, jak zostało się już zesłanym na Syberię, trzeba, bo przede wszystkim było się skazane na siebie. I dzięki tych pomocy wielu ludzi, Polaków, czy Sybiraków, czy innych ludzi, można było się łatwiej po prostu odnaleźć w danej sytuacji. I to są takie rzeczy, które pamiętniki. Czyli z jednej strony mamy obraz taki pozytywny, czyli takie pokazanie zaradności, pomocy Polaków, a z drugiej negatywny, czyli z jednej strony pokazanie ciężkiej bardzo pracy fizycznej i tych takiej drugiej strony medali, czyli po prostu wielu ludzi nie potrafiło sobie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. To są takie rzeczy najważniejsze. Panie Tomaszu, patrząc na losy powstańców styczniowych, były one bardzo różnorakie, ale weterani powstania styczniowego byli także później, kiedy Polska odzyskała już niepodległość w 1918 roku po I wojnie światowej, to te losy były bardzo różne. I chciałbym zapytać właśnie, jaki był między innymi właśnie stosunek władzy państwowej do powstańców, właśnie zarówno tych jeszcze zaborczych, jak i później już wolnego państwa polskiego. Tak, więc generalnie stosunek to mamy tak. Z jednej strony mamy zabory, to mamy na przykład Austriaków. Oni powiedzmy, że troszkę mieli do nas inny stosunek. Pamiętajmy też, że część powstańców z Galicji, osób na przykład z Galicji brała udział w samym powstaniu. No tutaj oczywiście, jeśli chodzi o zabór rosyjski, to wiadomo, ten stosunek był najbardziej odbijający się, negatywny, bo wiadomo, że Powstanie styczniowe przede wszystkim było uderzone w Rosję, było na terenie przecież zaboru, więc w związku z tym analogicznie ten stosunek był z tych wszystkich trzech państw zaborczych najbardziej negatywny, najbardziej nas po prostu doskwierał. Natomiast już przechodząc do samego odzyskania niepodległości, jest to bardzo ważne, ponieważ sam Józef Piłsudski twierdził, owszem, mówił, że powstania styczniowego nie udało się wygrać, ale z tej nauki trzeba wziąć lekcje na przyszłość, a przede wszystkim cenić powstańców, bo to może być wzór dla przyszłych pokoleń, które mogą być zdane, wymuszone na walkę o niepodległość, czy w późniejszych etapach, więc warto, bardzo powstańcy styczniowi, weterani byli bardzo czczeni. I to w dwudziestoleciu praktycznie, tak naprawdę przez cały okres jest widoczne. Przede wszystkim zaraz po odzyskaniu niepodległości specjalnym rozkazem Józefa Piłsudskiego powstańcy styczniowi zostali wszyscy awansowani na stopień oficerski. Jeśli ktoś miał wyższy, to wiadomo, że analogicznie on miał go wyższy, ale wszyscy byli w stopniu oficerskim. Druga rzecz, każdy mógł liczyć, Sejm uchwalił taką specjalną ustawę. Ona dotyczyła też powstańców, którzy brali udział w powstaniu listopadowym, ale powstańców styczniowych. Mogli liczyć na stałą emeryturę czy pensję. Ona wynosiła 250 marek miesięcznie, potem 300. I ona w kolejnych latach poprzez poszczególne rządy, Sejm, Parlament, były uchwalane poszczególne ustawy, gdzie tam było nawet do 500 marek zwiększona ta kwota. Też w 1920 roku Piłsudski też wydał taki rozkaz na mocy tego, powstańcy mieli nosić swoje mundury, to były mundury granatowe z takimi specjalnymi szapkami, rogatkami. Była też biało-czerwona kokarda. To był taki symbol właśnie. Mundur był bardzo symboliczny i bardzo, bardzo było w dzięki ten sposób powstańców poznać. To, co warto powiedzieć, jak Polska odzyskała niepodległość, tych powstańców przyjmuje się, że było 4,5 tysiąca. Natomiast do wybuchu II wojny, czyli przed, przyjmuje się, że tak było ich 52. No wiadomo, wiek, starość i tak dalej. Ostatnim powstańcem styczniowym, który zmarł, był Felix Bartszuk, bodajże, i miał praktycznie 100 lat. On się tam więc to też pokazało, że 99 bodajże zmarł. To był najdłużej żyjący powstaniec. Więc jeszcze przechodząc do samego powstania, do powstańców styczniowych w II RP, to też było na przykład na warszawskiej Pradze było takie schronisko Świętej Teresy. Ono udzielało pomocy powstańcom.
Nie zapominajmy, że jeszcze zaraz po samym powstaniu było założone Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 roku. I ono też w dwudziestoleciu działało, też pomagało. Powstańcy styczniowi dostali z rąk Ignacego Mościckiego odznaczenia. W 1930 roku było to Krzyż Niepodległości, a w 1933 roku Krzyż 70-lecia. To wszystko związało, ono zazwyczaj było nadawane w związku z kolejnymi rocznicami Powstania Styczniowego. Więc to nam pokazuje, że władza ceniła sobie powstańców, odznaczała ich. Powstańcy mogli liczyć na pensję, emeryturę i inne przywileje. Oczywiście mieli do tego zupełnie prawo, bo sobie też, myślę, na to zasłużyli swoją postawą i walką o niepodległość Polski. I to są takie cechy, które wartości starano się pokazać młodemu pokoleniu. Powstańcy styczniowi, weterani byli zapraszani do szkół, na różne uroczystości, wypowiadali się, czyli starali się przekazać, co to zobaczyli podczas powstania styczniowego. Tą walkę o niepodległość, trudny okres zaborów, sam udział w powstaniu, starali się przekazać te wartości młodemu pokoleniu. Czyli walkę, szacunek do ojczyzny, oddanie, patriotyzm, kulturę, szacunek do drugiego człowieka. Takie wartości podstawowe, które składają się na patriotyzm. I oni to starali się przede wszystkim weterani powstania pokazywać. I to są takie najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać. To pokazuje, że stosunek władzy w dwudziestoleciu, samych też ludzi, po prostu powstańcy styczniowi, o nich się pamiętano, czczono ich pamięć i starano się ją kultywować w dwudziestoleciu. No bo po prostu powstańców styczniowych też, wiadomo, do poszczególnych tam lat było dosyć dużo. Nawet jeśli grupa była coraz mniejsza, to i dalej o nich pamiętano. I to są takie bardzo ważne rzeczy, o których warto pamiętać. Czyli ta pamięć o powstaniu styczniowym i o powstańcach w dwudziestoleciu była bardzo ważnym, myślę, elementem polityki władz państwowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Tomasz Sumara. Dziękuję bardzo.